Lubina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Pewnie nie wszyscy mnie poznali, bo mam, słuchajcie, nowe wdzianko, nową zbrojkę, która no nie pasuje do Maciocha, czyli no wiecie, taka kozacka nederytowa zbroja na takim nubku. Ale spokojnie, ja jej nie ogarnąłem sam. Sam bym nie dał rady, no może w połowie, może w 3/4, ale na pewno nie w całości. To wszystko jest zasługą ostatnich wydarzeń na serwerze, mianowicie tego, że ja i Abra mamy braterski sojusz. On to tak nazywa i to, słuchajcie, naprawdę potężnie brzmi. Ja nie wiedziałem, że to tak potężnie brzmi, ale jak się to wymówi, to jest naprawdę nieźle. Także w ramach tego braterskiego sojuszu Abra mi pomógł zrobić mega dobrą zbroję. I patrzcie tylko, co ja tutaj mam. Mam najlepsze buty na świecie, najlepsze spodnie. Klatę też mi zrobił, tylko że jeszcze jej nie połączyłem. No i ogólnie naprawdę full wypas. Abra jest w tym momencie na serwerze i zaraz do niego pójdziemy, bo będziemy, słuchajcie, dalej ogarniać naszą tajną bazę. Też na pewno znacie ten temat, że tutaj mamy tunel, który jest tajny, o którym Elviso i agent nigdy nie mogą się dowiedzieć. Także słuchajcie, proszę, nie mówcie im na live'ach, bo ja wiem, że wy lubicie czasem powiedzieć coś takiego. Także lepiej, słuchajcie, żeby to zostało w tajemnicy. No i oczywiście tutaj mamy wyjście do tajnej bazy, która w tym momencie jest, można powiedzieć, wspólna. Jakby dla mnie to jest baza Abry, ale tak naprawdę we dwójkę będziemy z niej korzystać. Zarówno z portalu, zarówno z enchantu, jak i z itemów. Jak widzicie, nawet jest tutaj skrzyneczka Maciocha. I plan na dzisiaj jest prosty. Idę do Abry i mówię mu, że potrzebujemy tutaj mieć krów. Spodziewam się, że on nie będzie, słuchajcie, do tego najlepiej nastawiony, ponieważ jest to jednak złamanie naszych zasad, ale prawda jest taka, że ja ich totalnie i maksymalnie potrzebuję po to, żeby mieć mendik. Jak będę miał skóry, to będę miał książki, jak będę miał książki, będę miał mendik, a jak będę miał mendik, to będę po prostu królem tego serwera. Dlatego nic nie mówiąc Abrze o mendingu, powiemy mu, że potrzebujemy tutaj krów, a jako uzasadnienie damy to, że Elviso ma stado krów, bo to prawda, ja go nie widziałem, Abra też go nie widział, ale wy podobno tak. Dlatego naszego braterskiego sojusznika postaramy się dzisiaj przekonać. Zobaczymy, czy się uda. Jak nie, no to będę musiał to zrobić sam na swojej wyspie. Ale kurczę, no jakby krowy są dobre dla każdego. Ja mu powiem też, że potrzebujemy skór na książki, żeby robić enchanty. No nie myślę, że to może go przekonać, a do tego oczywiście mięsko. Patrzcie, patrzcie, on się tutaj czai. Gość się tutaj, znaczy to ja się bardziej czaję na niego, ale możemy go spróbować przestraszyć. Patrzcie, Maciuch tutaj w zaroślach niezauważony. A kuku! Ty! Co? Co to za tabliczka? Ja tu napisałem tabliczkę. Ale to do mnie? Halo. No bo jak tutaj przyjdzie agent X albo Elvis i pomyślą, że o kurde, ale mu zaraz naklepię. Ej, i to przeczytają, ej, to się na pewno posłuchają. Dobre, wiesz co ja bym zrobił? Wziął więcej takich tabliczek, powiedzmy, nie wiem, z 50, może nawet 100 i całą wyspę tak napisał, wiesz? I myślisz, że i oni się posłuchają? Albo ja myślę, jeszcze tak. Bym zrobił jeszcze lepiej. Gigantyczny napis nad wyspami, że... Elviso i Agent X to gang lamusów. Ej, lol, no to jest gang to jest mega lamusów. Dobra, gościu, to ogarniemy w przyszłości, słuchaj. Jest interes do zrobienia. Dobra, w takim razie przechodzimy do mówienia Abrze, o co dzisiaj chodzi, ale wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo oczywiście codziennie są odcinki. Dzień w dzień wlatuje tutaj materiał, więc naprawdę warto zostawić suba, żeby nic nie przegapić, bo codziennie się dużo dzieje na serwerze, a teraz, kiedy mamy z Abrą sojusz i Elviso i Agent X o tym wiedzą, to naprawdę będą mieli gigantyczne ciśnienie, a my, jak widzicie, już pierwszego dnia mamy gigantyczny progres, no bo jakby po zbrojkach widać, także naprawdę bardzo dużo się codziennie zmienia. Do tego są live'iki niezapowiadane, więc jedyny sposób, żeby ich nie przegapić, to oczywiście zostawić suba i walnąć we dzwon. Wpadajcie także na Instagrama i TikToka, bo tam macie codziennie, słuchajcie, dużo i TikToków, i relacji, więc naprawdę warto. Dobra, ziomek, słuchaj, akcja. Ej, bo ja testowałem, patrz, co testowałeś? Elviso. Co testowałeś? Patrz, jestem Elviso. O, brato Lamus, ale mu zaraz naklepi. Jezus, ale jesteś klepa... Gościu, spadaj. Gościu, spadaj. A, dobra, to idę. I co, myślisz, że naprawdę on by tak zareagował? Myślisz, że on by nie wziął tej tabliczki i nie napisał czegoś głupszego? Kolejny raz i pomyśl sobie, ha, znalazłem jego tajną bazę, tu jest przycisk, patrz. No to jest... nic nie robi. On nic nie robi! Nie, no naprawdę, 200 IQ, nie, Abra to nie jest 200 IQ, to jest 1000 IQ. I Elviso wtedy stwierdzi, dobra, myliłem się, całe moje życie było błędem, przestanę ich dręczyć. No bo patrz. Gang braci, braci się nie traci, jak traci to nie braci. Tak jest! Dobra, słuchaj, stary, bo jest robota. Ja tutaj muszę wykonać robotę i ty musisz mi pomóc. Słuchaj, musimy wygrać z tymi lamusami, tak? Sprawa jest prosta, no. Chociaż taka, wiesz, no trochę niewygodna. Słuchaj, widzisz tam tą wyspę? Widzisz ją? Widzisz? Ja ją widzę. Ja ją... Ty pewnie też ją widzę. Ja widzę. Widzisz tam tą wyspę? Słuchaj, tam są takie rzeczy, które są bardzo cenne, no nie? Dla nas. No nie? No, marchewki na przykład. No marchewki na przykład są, ale a co jakbym ci powiedział, że tam są krowy? No krowy. Są krowy. Tak. Możemy rozmnożyć. Patrz, tutaj jest zboże. O, chodź, o, krowy. Widzisz. I teraz gadasz dobrze. Potrzebujemy rozmnożyć krowy, ale co ty na to, gdybyśmy mieli własne krowy? No ale nie można. A, no nie, no tak, no to jest proste. Jakby, ja wiem, że nie można. A co ty powiesz na to,
jakbym ci powiedział, że Elewiso ma swoje krowy, stado krów. No mi to wszyscy na live. No mi są, też. Ale ja nie widziałem ich ani razu. Ja też ich nie widziałem, bo nie będę przecież jego domu rozkopywał, no nie? Ale... A ja rozkopywałem i nie. Ale znalazłem. Słuchaj, jakby to je, jakby Elewiso jest do tego zdolny, prawda? No. Żeby mieć stado krów u siebie w domu, nie? Ja myślę, że on może mieć świnie, których nie ma w tej barierze. Ja myślę naprawdę, że on może mieć tam wszystko, włącznie z portalem do Endu. Dobra, słuchaj stary, powiem ci tak, musimy trochę nagiąć reguły, ale jeżeli chcemy dogonić w rozwoju agenta i Elewiso, potrzebujemy koniecznie książek po to, żeby mieć enchanty. No ale gościu, to idź na wyspę. O, drzewko urosło, super. Stary, to idź na wyspę, rozmnóż krowy i rozwal je, ja tak zrobiłem enchanting. Ale słuchaj, ja rozumiem, ale my nie możemy mieć skór 10 ani 20, my potrzebujemy mieć ich gigantycznie dużo, do tego zauważ to, potrzebujemy no to jedzonka tam, w postaci mięska. No to dużo krów tam rozmnóż. No nie możemy ich zabrać na wyspę, bo to jest niezgodne z regulaminem. Ale słuchaj, ale Elewiso to zrobił, on to ma i on teraz korzysta z tych benefitów, z tych korzyści, które ale mu dają krowy. Ale nie widzieliśmy tych krów. Co? Nie widzieliśmy tych krów. Ja też ich nie widziałem, ale wiem, że on tam je ma, bo każdy tak o tym mówi, każdy pisze. To co myślisz, że oszukują nas widzowie? No przecież to się nie ma szansy. No ale to jest tak samo, jakbyś zabrał villagerów. Przecież wiadomo, że nie można mieć villagerów, dlatego nikt nie ma villagerów. Nie no, wiadomo, że nikt nie ma villagerów, ale ja słyszałem, że Elewiso ma na przykład 6. Ja też o tym słyszałem i rozkopałem mu dom. I nie znalazłem. Kurczę, no wiesz co, ja mu nie rozkopywałem domu, ale mimo to wiem, że on ich tam gdzieś trzyma. No dobra, ale patrz, jeżeli byśmy wzięli te krowy, no nie? No krowy, no tylko dwie byśmy wzięli, albo ze 20. Ale to nie ma miejsca na nich w bazie. Ale stary, to zrobimy tajne pomieszczenie. Zobacz, baza jest tajna, ona musi zostać tajna, ale mimo to krowy jako coś nielegalnego tutaj będą jeszcze bardziej tajne niż tajna baza. To będzie tajna baza w tajnej bazie. Co ty na to? Nikt się nie dowie o tym. Znaczy, nie no, można im wykopać pomieszczenie, ale ile ty chcesz mieć tych krów? No bo wiesz, a co jeżeli bana dostaniemy? Ale stary, no to w takim razie, nie, powiem ci tak. Moim zdaniem fair by było, gdyby wszyscy grali na tych samych zasadach. Jeżeli Elewiso ma krowy, to my też możemy mieć te krowy, no. No dobra, ale patrz, w tę stronę rozkopać się nie możemy, bo tutaj, patrz. Tu już jest dirt, dlatego że tu już jest oceany. Okej, okay. No, no to w drugą stronę spróbujmy się rozkopać. Nie, ale bo jeżeli się rozkopiemy w tę stronę, patrz tutaj, to będziemy dużo bliżej agenta Elewiso i oni zobaczą nasze niki pod ziemią. Dobra, to w takim razie może spróbujmy zrobić to w dół. Możemy albo w dół, albo gdzieś tutaj. Na przykład tu, w lewo na przykład. To jest dobre, bo tutaj jesteśmy na takiej wysokości, że... To jest pod wodą, ten tunel jest pod wodą, prawda? No, nie, tutaj to już jest grubo pod wodą. No właśnie, jeżeli to jest grubo pod wodą, to w takim razie oni po prostu nie będą tutaj niczego szukali, a tak samo nie będą słyszeli muczenia krów, więc to jest mega dobre miejsce. Oni się nigdy nie dowiedzą, a my zobacz jakie będziemy mieli plusy. Będziemy mieli mnóstwo książek na enchantingi, na enchanty po prostu i mnóstwo jedzonka. Chcesz bezpośrednio tutaj, czy chcesz na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj? Nie, wydaje mi się, że tutaj na dole będzie dobrze, bo to po prostu będzie najgłębiej, więc dobra, najmniejsza szansa będzie na to, miejscu? Że oni to zobaczą. Przy twojej wyspie, przy mojej, na środku? Stary, zróbmy to po prostu na środku. Może zróbmy to tak, ty zaczniesz kopać pomieszczenie, a ja zajmę się transportem krów po prostu. Dobra. Dobra, to się w takim razie dzielimy i się widzimy za chwileczkę. A ja to zaraz. Na razie. Ziomki, udało się. Miałem rację, niestety miałem rację, że ciężko było go przekonać, bo rzeczywiście, no jakby to jest łamanie przepisów, ale jest to dla nas, słuchajcie, konieczne, bo jakby trochę, trochę musiałem ściemnić czabrze, ale to jest dla naszego dobra. Serio, słuchajcie, jeżeli wszyscy będziemy mieli mending, no to naprawdę będzie nam dużo łatwiej. Patrzcie, że jednak Elewiso i Agentix, oni mają mending na wszystkim, oni się nie patyczkują po prostu, czy można mieć krowy, czy nie można mieć krowy, czy można mieć villagerów, czy nie można, oni mają wszystko, dlatego my, słuchajcie, chcąc ich dogonić, musimy grać na ich zasadach. Słuchajcie, nie czuję się najlepiej z tym, co zrobiłem, bo jeżeli ja chcę łamać przepisy, tak jak na przykład w przypadku villagerów, to jest moja sprawa, a tutaj jednak w złamanie przepisów trochę wciągnąłem Abrę, ale było to konieczne i obiecuję wam, że to po prostu zaprocentuje. Serio, ja naprawdę uważam, że powinniśmy grać na takich samych zasadach i jeżeli Elewiso i Agentix potrafią sobie odstąpić czasem od reguł, czasem wiecie, przymknąć na nie oko, tak delikatnie mówiąc, to uważam, że jak my to zrobimy, to nikomu, słuchajcie, korona z głowy nie spadnie, a tylko będzie bardziej
wyrównanie, więc bardziej sprawiedliwie i emocjonująco. Ale dobra, koniec gadania, bo teraz jesteśmy tutaj, gdzie są krówki. Jak widzicie, jest ich naprawdę sporo i teraz temat jest prosty. Potrzebujemy, słuchajcie, dwie krowy przetransportować na moją wyspę i poprowadzimy je tunelem, który wybudował Abra, właśnie do tamtej bazy. Będzie to dziecinnie proste, jedyne co, no to będę musiał zrobić dwa kursy, no bo oczywiście nie dam rady inaczej tego zrobić. Także ja to sobie robię w ten sposób, teraz sobie w ten sposób i zapraszam wszystkie króweczki, ale pojedynczo. O, bardzo fajnie, zamykamy, no patrzcie. Dało się lepiej, tylko jedna krowa wyskoczyła, żadna inna nie uciekła, więc ja po prostu wsiadam, muszę ją przetransportować i zostawię ją na razie chyba na linię przywiązaną gdzieś tam na wyspie i później obie przetransportujemy razem. Dobra mordy, zostawiamy tutaj jedno krówsko i płyniemy teraz po drugie, bo jednak wolę, słuchajcie, żeby po prostu dwie krowy naraz transportować tym tunelem niż jedną. I w ogóle Elvis wbił na serwer, co jest problematyczne, bo jeżeli on tylko zobaczy, że ja przemieszczam się z tą krową, łódką, no to wtedy mamy naprawdę przypał. Oczywiście go nie będzie interesowało tłumaczenie na zasadzie: ej ziomuś, ale ty też masz krowę u siebie, także też musiałeś się przetransportować, co jest grane. Oczywiście go nie będzie to interesowało, on będzie nas cisnął i atakował, czyli standardzik. Dlatego lepiej, żeby cała operacja przeszła bezproblemowo, bezboleśnie i jak najszybciej to tylko możliwe. Dobra, zapraszam krówki pojedynczo, proszę pojedynczo dla każdej będzie dobra, tylko dla jednej będzie miejsce tak naprawdę. Ej, no co jest z tymi krowami? One nie potrafią wyjść stąd nawet. Dobra, gościu, nie! Jeszcze nie, no słuchajcie, naprawdę? Villager się tutaj złapał? Co za gamoń, no. Dobra, mamy już tą krówkę, także znowu, słuchajcie, jedziemy i mam nadzieję, że Abra przygotował tam całkiem fajne pomieszczenie dla nich. Wiadomo, że fajnie byłoby je wysadzić jakimś mchem czy dinitem, no pewnie mchu mamy więcej. No i oczywiście, żeby to było duże, bo ja biorę tylko dwie krowy, ale plany mam ambitne. Serio, słuchajcie, ja mam z czterech książek jeden emerald, a żeby mieć jeden mending, potrzebuję mieć chyba 30 emeraldów. Także biorąc pod uwagę, że 4 skóry to jest, słuchajcie, jeden emerald, to ja potrzebuję 30 razy 4. Ponad 100 skór potrzebuję na jeden mending. Ponad 100 skór, więc ja naprawdę, słuchajcie, krów muszę mieć nie 2, nie 10, ani nawet nie 20. Ale to spokojnie, będziemy sobie ogarniać w przyszłości. Na razie ważne jest to, żeby zacząć, Oczywiście wysadzamy, słuchajcie, to jest koniec. Tak, ten pociąg skończył bieg, także proszę wysiąść. Nie ma tutaj pasażerów na gapę. I teraz tak, zboże biorę do rączki. Nie, krówko, nie uciekaj. Dobra, słuchajcie, mamy jedną. Ta druga szaleje, bo kurczę, dostała jednego hita. I teraz tak, idziemy, zaprowadzę was do Aberki. Na pewno się z nim polubicie, na pewno będzie fajnie. Dobra, wiecie co, ja rozwalę te borówy, bo znając te krówska, to one tutaj się zablokują nas i zostaną na zawsze. Tak, słuchajcie, tak pewnie będzie. Dobra, krówki pojedynczo, gęsiego, to znaczy krowiego, to znaczy gęsiego, proszę. Wchodzimy sobie do tunelu, czy ta druga też idzie? Tak, ta druga też idzie, jest dobrze, także dobijamy się do Aberki. Wow, ale fajnie! Maciowina. Ej, ale dobrze to zrobiłeś. Dobra, krówki, wpadajcie. Zapraszam, zapraszam. Zobacz, zobacz, jakie dorodne mućki. Ale patrz, jakie dorodne one są. Pusta krowa. Ej, dobra, i wiesz, co robimy? Oczywiście rozmnażamy je na dobry początek. Wodopój. Zobacz, ale ej, żeby maluszki się nie utopiły, to ma półkratki. Ej, naprawdę, to jest mega mocne. Bardzo ładnie to zrobiłeś, bo patrzcie, on to zrobił, on im zrobił nawet dach. Kurczę, co za gość. Ej, naprawdę, fajnie to ogarnął. I trawa rośnie. Jest dircik, jest trawa, jest crafting. Jakby sobie chciały na przykład pograć w kółko i krzyżyk. Patrzcie, na tej planszy można grać w kółko i krzyżyk. Można. No nie? Mogą sobie pograć. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę za małe, bo nie wiem, ile ty chciałeś tej skóry ogarniać, ale w razie co to się rozkopie w boki. Wiesz tyle, co, nie? Powiem ci, że na razie to wystarczy, no bo na razie to rozmnożenie będzie szło bardzo wolno. W przyszłości na pewno chciałbym, żeby tych krów było sporo, ale to zobaczymy według potrzeb. No nie, no bo jednak, wiesz, jakby mięsko rzeczywiście się przydaje, no bo na ziemniakach i na chlebie fajnie się żyje, no ale nie jak mamy się z nimi klepać, no nie? Jakby to wtedy... No tak, no, to też wiadomo, prawda, o co chodzi, także... Może na razie ja tu postawię też pochodnie, dobra, żeby właśnie ta trawa szybciej... Dobra, Gides, ja nakarmię tego maluszka, bo mi się podoba, po prostu dam mu zboża, a co? Widzisz, jak mu smakowało? No to też farmę zboża by się przydało zrobić. Tak, ja to prawda mam farmę zboża, z której w ogóle nie korzystam, ale będzie trzeba ją powiększyć. Dobra, słuchajcie, w każdym razie mamy ogarnięte krowy, one tutaj będą się rozmnażały, będą sobie rosły i to jest bardzo ważny początek właśnie tej hodowli. Jak widzicie, Aberka tutaj bardzo ładnie oświetla. Dobra, stary, powiem ci tak, jakby na dzisiaj to będzie wszystko. Ej, ale jakiej pomocy potrzebowałem? W krowach to trochę lipa będzie, nie? Ale z czym lipa?
No, że wiesz, oni nam bana dadzą. Nie, gościu, co ty gadasz? Co ty? Oni się nigdy nie dowiedzą. Zobacz, nigdy się nie dowiedzą. Nie dowiedzą. No, mam nadzieję. My mam nie będziemy. Nadzieję. Ja nie będę tutaj więcej krów sprowadzał, tylko będę je rozmnażał. Oni nigdy ich nie zobaczą, nigdy ich nie usłyszą, a nasze niki, mimo że jakby ja widziałem twój nik, jak byłeś pod ziemią, jak byłeś tutaj przy tych krówkach, a ja byłem na górze, to widziałem twój nik, ale przecież nie będziemy tam spędzać pół dnia. Także. No tak, w sumie tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze, a jeżeli chodzi o to, że nie można mieć krów, no to słuchajcie, dobrze wszyscy wiemy, że Elviso ma nie takie rzeczy za uszami, więc ja bym był o to spokojny. Dobra, mordzia, to w takim razie ja zmykam do siebie, jeżeli chodzi o krówki, to my nic nie wiemy, tak? To nie są nasze krowy. One... ja na pewno ich nie spotkałem. One się po prostu nie było tam przeprowadziły, tak? Tak, one same, przepłynęły same, przez ocean, no. Się przeprowadziły. No i to jest same. Nasza oficjalna wersja, to nara. To pa. Eluwa. Słuchajcie, zrobiliśmy coś mega mocnego, naprawdę mega mocnego, co prawda, tak jak wam mówiłem, ja potrzebuję około 120 skór, żeby mieć jeden mending, ale wiecie jak to jest z tymi krowami, na początku masz 2, później masz 3, później masz 4, a później już masz 6, 8 i tak dalej, to po prostu rośnie, czym więcej masz krów, tym szybciej to rośnie, dlatego słuchajcie, kilka minecraftowych dni rozmnażania krów i naprawdę ich już powinno być kilkadziesiąt. Z całą pewnością to pomieszczenie, tam gdzie są krowy, będzie trzeba powiększać, ale dobra, słuchajcie, ja chciałem się tutaj jeszcze wbić, jak widzicie, oni mają tutaj bardzo, bardzo ciekawą dyskusję. I tak, jeden chłop potrzebuje 33 emsy, on jeszcze mi daje kartki, co jest bardzo fajne, ale bardziej mówiłem o tym chłopie, patrzcie, 4 książki za 1 emerald. Oczywiście jedna książka to jest jedna skóra, no nie, więc będziemy też potrzebowali papieru, więc dużo, słuchajcie, roboty. Trzeba powiększyć farmę zboża, żeby oczywiście móc rozmnażać krowy, trzeba powiększyć farmę trzciny cukrowej, bo oczywiście będziemy potrzebowali papieru, a trzciny cukrowej jakby mam mało. Także widzicie, naprawdę jest mnóstwo roboty, ale to wszystko będziemy sobie robić w najbliższej przyszłości. Także koniecznie zostawcie suba, żeby tego nie przegapić, bo jak widzicie, braterski sojusz naprawdę ma się dobrze i bardzo duży, słuchajcie, progres robimy z dnia na dzień. I Elviso, który jest w tym momencie na serwerze, naprawdę może mieć pełne gacie. Także zostawcie suba, żeby tego nie przegapić. Dodatkowo, oczywiście live'iki są niezapowiadane, więc jedyna... opcja, żeby ich nie przegapić, to jest zostawienie suba z dzwonkiem. Także zachęcam do tego bardzo gorąco. Instagram, TikTok, wszystko podane pode mną i w opisie. Tam macie codzienne TikToki, słuchajcie, codzienne relacje, więc naprawdę warto tam zajrzeć. Nie pożałujecie. Tymczasem dzięki, do następnego, yo!